Dzień dobry. Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Kolejna bezpośrednia relacja z Zanzibaru. Przepięknego Zanzibaru, na który coraz więcej naszych polskich turystów, gości, klientów pragnie się tutaj nie tylko już pojawić z krótką wizytą, ale ulokować się ze swoim pomysłem na biznes, ewentualnie domem. Jedno drugiego nie wyklucza, oczywiście w parze jest to jak najbardziej możliwe. Odpowiadam na najczęściej zadawane pytania, a do nich należą m.in. czy można kupić apartament. Generalnie nie, bo takich ofert nie ma. System prawny, sposób funkcjonowania rynku nieruchomościowego tutaj na Zanzibarze nie pozwala na tego typu transakcje. Nie ma takich ofert, zatem mówimy najczęściej i tylko i wyłącznie o zakupie działki czystej, niezabudowanej z przeznaczeniem pod działalność hotelową lub też o kupnie działającego już hotelu lub bungalowu i mówimy tutaj o kupnie zarówno od osób działających tu na miejscu, jak i od firm, które ich akcje są w posiadaniu obywateli różnych krajów. To jak gdyby już nie stanowi o transakcji. To jest pierwsza sprawa. Druga, oczywiście sama procedura zakupu nieruchomości wygląda następująco. Podług Waszych oczekiwań i możliwości finansowych staramy się wpisać z propozycjami, które trafiają w Wasze możliwości finansowe. Oczywiście mamy tutaj na uwadze także element negocjacji, więc wiemy też, że tak zwana cena wywoławcza różni się zdecydowanie od ceny ostatecznej, chyba że są to już takie oferty, które przejęte zostały przez nas rok, dwa lata temu i po tym okresie czasu ta cena nabrała innych wymiarów, bardzo realnych i wtedy jest nasz komentarz, że jest to jak najbardziej cena adekwatna i cena rynkowa. Zatem po takim wstępnym wyborze otrzymujecie od nas materiał, informacje, my te dokumenty weryfikujemy w notariacie i po przyjeździe możemy załatwić sprawę zarówno podczas jednej wizyty, jak i tak naprawdę możemy tego typu transakcje finalizować bez Waszego udziału, ale już po tej wstępnej Waszej akceptacji tu na miejscu, ponieważ transakcja może być przeprowadzona w ten sposób, że podpisywane dokumenty są w Polsce i legalizowane tutaj w notariacie zgodnie z obowiązującą procedurą. Ja ze swojej strony jestem tutaj do dyspozycji. Proszę dzwonić na WhatsApp, bo to jest aplikacja, która tu w Afryce szczególnie jest popularna. Dostęp do niej może nie jest zawsze przez nas zagwarantowany, ale częsty, więc nie stanowi to problemu w komunikacji. Proszę o telefon, proszę o zostawienie wiadomości, chętnie oddzwonię. I co? I dopóki tutaj jestem, a jeszcze jest parę tygodni, abyśmy tutaj w tym biurze wspólnie podziałali, zapraszam serdecznie zarówno do rozmowy, jak i do wizyty.